wolontariusze, społecznicy, inicjatorzy, zapaleńcy. Działają w kilkuset białostockich fundacjach i stowarzyszeniach. Mówi się o nich trzeci sektor. Organizacje non-profit, NGOsy, organizacje pozarządowe. Aktywni, pomysłowi, bezinteresowni, nienastawieni na zysk. Jasna strona naszego miasta. Trzeci sektor zaprasza. Czy prowadzenie kampanii marketingowych przez organizacje pożytku publicznego, zakładanie przez nie tzw. subkont jest etyczne? Czy może stanowi zaprzeczenie idei pożytku publicznego? Czy mamy poczucie społecznej kontroli nad wydatkami tych organizacji? To pytania, na które odpowiedzi szukali uczestnicy trzeciej kawiarenki obywatelskiej zorganizowanej przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych. Jest to związane z prowadzoną aktualnie kampanią na rzecz 1%. Coraz częściej jesteśmy zasypywani mailami, SMS-ami, reklamami, billboardami, prośbami o to, żeby jakąś z fundacji lub stowarzyszeń wspomóc 1%. Natomiast coraz częściej też ten 1% nie trafia do konkretnych stowarzyszeń czy fundacji, a na ich subkonta, do prywatnych osób. Temat jest o tyle trudny, że bardzo często te prywatne osoby to są chore dzieci, matki tych chorych dzieci, więc coś, co rzeczywiście chwyta nas za serce. Pytanie powstaje tylko takie, czy ten 1% w swojej idei miał być przeznaczony na pożytek publiczny, w tej chwili ciągle jest pożytkiem publicznym. Czy nie dochodzi w tej chwili do procesu prywatyzacji tego pożytku publicznego? Czyli ten 1%, który trafia tak naprawdę na konkretne subkonta, do konkretnych ludzi, staje się pieniądzem prywatnym, a nie publicznym. Przy prowadzonych subkontach, przy poszczególnych fundacjach czy stowarzyszeniach dochodzi do sytuacji, w której na podkoncie, na takim subkoncie jednego z podopiecznych jest wystarczająco pieniędzy na to, żeby zrehabilitować i tego podopiecznego i sfinansować jeszcze 10 innych turnusów rehabilitacyjnych innym dzieciom, ale nie można tego zrobić, ponieważ zaradni rodzice, zaradni krewni, zaradni znajomi zorganizowali te pieniądze na tym jednym subkoncie i ono jest przyporządkowane temu jednemu dziecku. A co z działalnością tego stowarzyszenia tak szeroko pojętą? Co z turnusami rehabilitacyjnymi dla innych dzieci? Co z działaniami na rzecz innych dzieci, na przykład w takim stowarzyszeniu? 90% blisko Podlasian przekazuje swój 1%, a zatem jeszcze 10% jest do przekonywania. Stąd sam osobiście co roku wspieram kampanię na rzecz 1%, bo naprawdę wydaje mi się, że warto te organizacjom przekazywać środki. Natomiast zawsze jak się pojawiają środki, to po jakimś czasie też pojawia się element związany z ich wykorzystaniem. To jest kwestia także dzisiejszej dyskusji, w jaki sposób to kontrolować, czy organizacje te środki wydatkują zgodnie z przeznaczeniem i ideą pożytku publicznego, a tu są kwestie dyskusyjne. Ja jednakże uważam, że bardzo dobrze się dzieje, że możemy przekazywać 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego, że warto tym dyskutować, warto to doszlifować i warto przekonać ten jeszcze 10% mieszkańców naszego regionu, że te pieniądze jednak nie są marnowane, są wykorzystywane na rzecz społeczności lokalnej, na rzecz zadań, które organizacje realizują i że warto to przekazywać. Jedną z osób, której bardzo bliska jest idea przekazywania 1%, jest Marek Masalski, członek pierwszej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Generalnie bardzo mi się podoba pomysł, żeby zostawić pieniądze w naszym województwie, czyli wybierać organizacje, które są blisko ludzi w naszym województwie i żeby starać się wspierać właśnie te organizacje. Natomiast na pewno nasze organizacje, te mniejsze, nie są w stanie przeprowadzić tak wielkiej akcji marketingowej, a to powoduje, że też środki są mniejsze, ponieważ wiele osób korzysta z tych wizualnych reklam, z tej akcji marketingowej i przekazuje 1% swojego podatku na te właśnie duże organizacje, które są w stanie później też jeszcze większe akcje marketingowe organizować. Wybór organizacji przy oddawaniu 1% należy do podatnika. Warto przy tej okazji rozważyć możliwość przekazania pieniędzy organizacji działającej w naszym środowisku, mieście czy regionie.
Przede wszystkim chcemy zachęcić wszystkich Podlasian do tego, aby przekazywali 1% ze swoich podatków, ale ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pożytku publicznego, organizacji pozarządowych, które działają na terenie naszego województwa, ponieważ jak wskazują wszelkie statystyki, bardzo dużo osób zamieszkujących województwo podlaskie przekazuje swoje środki dla różnego rodzaju organizacji, fundacji, stowarzyszeń, które nie są, że tak powiem, zameldowane u nas. I przede wszystkim chcemy zachęcić wszystkich do tego, aby przekazywały te środki na organizacje zarejestrowane w województwie podlaskim. Środki uzyskane z 1% są dla każdej organizacji ogromnym wsparciem. Od początku istnienia pozyskania tych środków 1% całą pulę pieniędzy przeznaczamy na rehabilitację społeczną naszych członków. Głównie jest to oczywiście poradnia dla naszych dzieci, dofinansowanie do pracy terapeutów, także rehabilitacja wyjazdowa, to czyli wycieczki, różnego rodzaju spotkania. Wypoczynek dzieci i młodzieży, zawsze się z tym borykamy i zawsze nam brakuje na to funduszy i właśnie 1% zaspokaja tutaj naszą potrzebę. Możemy wtedy wysłać dzieciaki na takie wakacje, na które nigdy nie mogłyby sobie pozwolić, chociażby na przykład na wyjazd nad jezioro. Dla wielu dzieciaków jest to jakby wydarzenie życiowe, tak, nigdy wcześniej nie były nad jeziorem, jest to dla nich bardzo ważne i właśnie 1% podatku umożliwia nam takie działania. Należy pamiętać o tym, że mamy możliwość sprawdzenia, na co dana organizacja wydatkuje przeznaczone jej pieniądze. Obowiązkiem organizacji pożytku publicznego jest upublicznianie swoich sprawozdań finansowych i merytorycznych i te sprawozdania są upubliczniane w kilku miejscach. Po pierwsze na stronach internetowych organizacji, po drugie w siedzibach tych organizacji, a po trzecie na stronie Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i jak najbardziej możemy się dowiedzieć, na co dana organizacja wydała środki w danym roku. Idea oddawania 1% podatku jest niezaprzeczalnie ideą słuszną i wartą propagowania. Ważne jest, aby decyzję, komu przekazać swoje pieniądze, podejmować mądrze i świadomie. Lista wszystkich organizacji pożytku publicznego dostępna jest na stronie www.pozytek.gov.pl oraz w każdym urzędzie skarbowym. Poznajmy się. Znamy już laureatów konkursu Wolontariat jest super, moja historia. Zwycięzcą plebiscytu w kategorii Wolontariat w organizacjach i instytucjach jest białostoczanin Rafał Guzowski. Byłem wolontariuszem w hospicjum Domów Opatrzności Bożej w Białymstoku na ulicy Sobieskiego 1 i tam przez 11 miesięcy przychodziłem i no, pomagałem, posługiwałem, tak to się nazywa. Ta aktywność polegała na tym, że ja przychodząc tam rozmawiałem z ludźmi, którzy tam, z pacjentami, którzy leżą tam w różnym stanie. Karmiłem tych ludzi, chodziłem po zakupy. Wyprowadzałem na zewnątrz, pomagałem tak przy łóżku, asystowałem, podawałem leki też, higieną trochę się zajmowałem. Wielu wolontariuszy, w tym ja, przyszliśmy z pewnymi oczekiwaniami, wyobrażeniami o tym miejscu i to takie było, jak dla mnie, jednym łatwiej było przełamać, innym natomiast nie, wielu się wycofało. Ja i niektórzy postanowiliśmy zostać i powiem tak, że na dłuższą metę to mi się opłaciło. Lęk był na początku. Dowiedziałem się o konkursie, że jest coś takiego, że można opisać to, co się robiło, więc postanowiłem spróbować. No i tak, gdy nie pisało mi się łatwo, dużo poprawiałem, zastanawiałem się, też przypominałem sobie tam wiele rzeczy. I tak składając to w jedną całość, wyszła całkiem niezła praca. Sam siebie zaskoczyłem, muszę powiedzieć, bo z pisania w pracach, z wypracowaniach w szkole nie byłem dobry, muszę powiedzieć. I tak tutaj jakoś tak wyszło.